Drodzy Państwo, jak pewnie już zauważyliście, na rynku pojawił się nowy Inventor, wersja 2012. No i chciałem skorzystać z okazji, żeby wykorzystując tą najnowszą wersję, pochwalić się czy podzielić się z Państwem pewnymi nowościami, które wprowadza najnowszy Inventor do codziennego projektowania. Mam przyjemność wykorzystać w mojej prezentacji fragment działającego, właściwie istniejącej konstrukcji. Jest to fragment kolejki z Wesołego Miasteczka, takiej już nowoczesnej. Widzimy tu fragment wózka, który na dole jedzie po szynie, a na górze ma oczywiście dwa ramiona robotów i przyczepionym do nich fotelami. Odpowiednie ruchy robota sprawiają dużą przyjemność, podejrzewam, pasażerom takiej oto kolejki górskiej. Ale my zajmiemy się może fragmentem naszego zespołu. Spróbujmy otworzyć jeden z elementów, z fragmentów tego wózka. Jeżeli kliknę prawym klawiszem myszy na danym elemencie, to co rzuca Wam się w pierwszej chwili w oczy, gdy używacie po raz Inventora 2012, to nowe menu, menu rozetka. Proszę zwrócić uwagę, mamy tutaj dostęp do wszystkich najbardziej potrzebnych narzędzi. Przede wszystkim chciałem na przykład otworzyć element, więc od razu pod górną pozycją pojawia się opcja otwórz. W moim zespole chciałem dorobić jeden zestaw rolek prowadzących, dlatego może utworzę nowy komponent i znowuż klikam prawym klawiszem myszy, pojawia się menu rozetkowe, taką latarką czy strumieniem światła, które ewidentnie pokazuje, którą opcję będę chciał wybrać. No, utworzę nowy komponent. Komponent będzie się nazywał zespół prowadnic kołowych. Utworzę na początek część, bo będę wykorzystywał tą część jako mój szablon i dlatego zapiszę może ten element w moim folderze z danymi. Utworzymy może tą naszą część gdzieś w tym miejscu. Został założony w tym momencie szkic. Prawy klawisz myszy. I na przykład nie chcę pracować dalej na szkicu, może na początek zakończę w ogóle edycję, bo chciałem spozycjonować moją część. Wybiorę sobie na przykład oś Z, pojawia mi się ikona manipulatora czy szybkiego składania. Wybieram tą funkcję i na przykład wyrównam oś mojego układu współrzędnych z osią układu, z osią tutaj tego zamocowania czy grzbietu na moim wózku. Przy okazji pojawia się znowuż okno dialogowe, czy powiedzmy nowy układ podwieszek, czy powiedzmy takich mini pasków narzędziowych, które pozwalają Państwu szybko ustawić odpowiednie parametry danego polecenia. Na razie zatwierdźmy może takie ustawienie elementu. Wejdźmy z powrotem w edycję tego naszego szkicu. I kolejna zmiana. Gdy wchodzimy w edycję szkicu, czy zakładamy nowy szkic, Inventor domyślnie wyrównuje w tej chwili widok ekranu do płaszczyzny szkicowania. Tą opcję oczywiście można wyłączyć, jeżeli kogoś to denerwuje, czy chciałby mieć pracować w perspektywie bardziej we własnym rzucie, ale domyślnie w tej chwili Inventor zawsze będzie wyrównywał płaszczyznę szkicowania nowo zdefiniowaną do ekranu użytkownika. Spróbujmy zatem skorzystać z jakiegoś fragmentu istniejącej geometrii. Na przykład chcielibyśmy skorzystać z istniejącego projektu, który został utworzony w AutoCADzie mechanicznym, czy może w AutoCADzie, więc przystąpię do wczytywania geometrii. Muszę podładować się odpowiedniej biblioteki, ale już mamy. Wybieram oczywiście tak jak standardowo, jak to już było w poprzednich wersjach Inventora warstwy. Zaznaczamy ewentualnie, które geometria, która nas interesuje i program przystępuje do wczytywania. Zaznaczamy, że na przykład chcemy, żeby wszystkie informacje o blokach zostały przeniesione do Inventora. Te rzeczy już były w poprzednim Inventorze, więc tutaj szybko po nich przejdę. Nie będę specjalnie się nad nimi rozwodził i po chwili widzimy, że mamy już nasz element no, spozycjonowany. Chciałem ten element w tym momencie no, wyrównać do osi naszego elementu, więc skorzystam z funkcji przesunięcia i wybiorę na przykład, że ten środkowy punkt przesunę tutaj, wyrównam ze środkowym punktem naszego układu współrzędnych. Zakończę szkicowanie, automatycznie program nam wraca do poprzedniego widoku izometrycznego. Gdybyśmy chcieli dalej pracować w naszym elemencie, spróbujmy może ten element otworzyć w nowym oknie dialogowym, bo popracujemy sobie na nim już w tym miejscu. Domyślnie, jak wiecie, w bloku były zdefiniowane odpowiednie szkice, więc bloki, znaczy w rysunku autokadowym były zdefiniowane bloki, więc automatycznie no, widzimy, że mamy dostęp do bloków. No ale powiedzmy, pociągnąłem za mocno mój blok, nastąpił jakiś
problem. Proszę zwrócić uwagę, że podróżowałem klawiszem myszy, mam oczywiście opcję undo, którą mogę wykorzystać, ale nie tylko w ten sposób. Proszę zobaczyć, czy jeżeli sobie popełniłem jakiś błąd, chcę cofnąć operację, czy w ogóle chcę wykonać, pamiętam jak się operację wykonuje, to proszę zwrócić uwagę, że pod prawym klawiszem myszy menu główne polecenia są ustawione w takiej rozetce z wszystkimi 8 kierunkami. Proszę zobaczyć, że wcale nie wybierając opcji undo, mogę dokonać operacji tej operacji, wywołania polecenia przez wciśnięcie prawym klawiszem myszy i może spróbuję szybko to zrobić i przeciągnięcia poziomo w lewo mojego kursora. Więc nie otwierając nawet tego menu, możecie, pamiętając, gdzie macie swoje ulubione polecenia na rozetce ustawione, możecie szybko je wywoływać, praktycznie nie zaglądając do menu rozetkowego. Na początek spróbujmy może wejść w edycję naszego szkicu, więc wybierzemy sobie edycję wchodzenia w szkic i tu spróbujemy przypisać może wiązania. Pod prawym klawiszem myszy na przykład ustawimy wiązanie mocujące dla środka naszego zespołu. Utworzymy też może wiązanie kolejne, na przykład koncentryczne, wyrównanie koncentrycznego wokół środka układów współrzędnych. Kończę operację i w tym momencie nasz element, już widzimy, tutaj się rusza. Chciałem cofnąć moją operację, znowuż zrobić undo, czyli cofnij. Prawy klawisz myszy wciskam i ciągnę go bez otwierania menu. Wszystko mi wraca do normy. Co dalej? No chciałbym, ewentualnie widzimy, że tu mamy nasz siłowniczek, który w jakiś sposób nie jest przymocowany. Więc co? Skorzystam znowu z prawy klawisz myszy, wiązania, wiązanie koncentryczne. Przypisuję jedno w tym miejscu, drugie dla drugiego końca naszego siłowniczka, czy właściwie to jest amortyzatora. I kończę rysowanie tego elementu. No, w tym momencie, jeżeli będę chciał coś zrobić, no to wiadomo, że nasz element tutaj się może rozjechać, ponieważ nasz siłowniczek jeszcze musi mieć zdefiniowane. Mam jeszcze jedno wiązanie, czyli wiązanie. Spróbujemy wybrać wiązanie, a tutaj najlepiej będzie współliniowości, czyli wybierzemy ustawienie takie. Kończymy edycję bloku. Jeżeli spróbujemy ruszyć naszym teraz elementem, widzimy, że on cały się przesuwa. Co zrobić, żeby nam się nasz element pracował? No, ponieważ blok jest jak gdyby rodzajem zespołu, wystarczy, że włączymy na nim po prostu elastyczność i już w tym momencie nasz element będzie poprawnie pracował. Mając te elementy już zdefiniowane, kończymy szkic 2D i wrócimy może do naszego głównego zespołu, bo w tym zespole spróbujemy w kontekście zespołu pracować dalej, czy projektować nasz element. Po pierwsze, spróbujmy wejść w edycję naszej części. Wybieram opcję znowu z podręcznego menu, to menu się nie zmieniło w porównaniu do poprzedniej wersji. No i proszę zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz, którą zauważycie, to tak, brak okna dialogowego. Oczywiście włączyłem opcję wyciągnięcia, ale okno dialogowe domyślnie jest zwinięte. Mam tu specjalny taki przycisk, który pozwala nam rozwinąć okno, jeżeli na przykład nie będziemy w stanie w mini pasku narzędziowym odnaleźć wszystkich funkcji, ale zapewniam Was, że bardzo rzadko będziecie do nam zaglądać tego okna dialogowego. Dlaczego? Proszę zobaczyć, no chciałbym na przykład zrobić wyciągnięcie, wskazuję kierunek, to co było już w poprzedniej wersji. Możemy też oczywiście tutaj zadbać o to, żeby jeszcze zdefiniować dodatkowe profile, tak żeby w pełny szkic zamknąć. Określamy grubość wyciągnięcia, na przykład taką i proszę zobaczyć, pod moim tutaj pasku narzędziowym mam też opcję OK, potwierdzenia, element zostaje powielony, znaczy wyciągnięty. Spróbuję jeszcze współdzielić, włączyć funkcję współdzielenia szkicu. Spróbujemy wysiąść dalej jeszcze raz nasz element. Wybieramy sobie drugiego elementu wyciągnięcie. Proszę zwrócić uwagę, że tak. Tu na naszym pasku narzędziowym, mam mini pasku narzędziowym, mam też funkcję, na przykład opcję, która tak, przede wszystkim pozwala na przykład włączyć wygaszanie zaawansowanych opcji paska, mini paska narzędziowego. Jeżeli zatrzymam kursor nad paskiem, pojawiają się. Gdy zamknę, przejdę, odsunę się z tym kursorem, to automatycznie pasek narzędziowy zanika. Drugą opcją ciekawą, którą tu możecie zobaczyć, to jest opcja przypięcia paska narzędziowego. Jeżeli wyłączę tę opcję, to ten pasek narzędziowy będzie automatycznie się starał się zawsze za każdym razem pokazywać w pobliżu mojego kursora. Jeżeli ta opcja będzie włączona, tak jak w tej chwili mam włączoną, to pasek narzędziowy będzie zawsze pojawiał się w tym miejscu. Także jeżeli macie pamięć taką mięśniową, że zawsze w tym samym miejscu myszka wam będzie przebiegać, to myślę, że będzie dla was to wygodna opcja do pracy.
Spróbujmy zatem wyciągnąć kolejny element. Znowuż, chciałbym, żeby to było na przykład utworzona nowy korpus bryłowy. Chciałbym, żeby na przykład wyciągnięcie było do wskazanej płaszczyzny. I w tym momencie automatycznie program nam definiuje element. Jedyne, co musimy zrobić, potwierdzić. Co dalej? Spróbujemy zdefiniować jeszcze jedno wyciągnięcie, ale no, musimy zdefiniować element, który będzie pomiędzy tą jedną z płytek a kolejnymi. Nie wiadomo, dokąd ma być to wyciągnięte, więc tu kolejna nowość, na którą możemy zwrócić uwagę. Może sobie włączę do wygody krawędzie. Czyli chciałbym zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. Prawy klawisz myszy, mam opcję płaszczyzna konstrukcyjna. Klasycznie pociągnę sobie na jakąś odległość, odciągnę ją sobie. Ale pytanie, na jaką odległość ma być ta płaszczyzna odciągnięta? Mogę wybrać opcję zmierz. I teraz ciekawa rzecz. Jeżeli na przykład trzymam się w pobliżu jakiejś krawędzi, to domyślnie w starym inwentorze pojawił się taki kółeczko, taki przesuwaczek, który pozwalał nam na przesunięcie, wybranie odpowiedniej powierzchni. Nigdy nie wiedzieliśmy, ile trzeba tak naprawdę kliknięć zrobić, żeby dokopać się do tej naszego obiektu, który wskazaliśmy. Teraz jest to zupełnie inaczej. Mamy listę. W tym momencie możemy po prostu szybko sobie, przejeżdżając po liście, odnaleźć ten element, który znajduje się akurat w pobliżu wskliknięcia naszego kursora. Akurat to będzie druga ścianka i automatycznie pomiar zostanie zrobiony między pierwszym elementem wewnętrznym a tym zewnętrznym. Zatwierdzamy. Płaszczyzna zostaje konstrukcyjna zdefiniowana. A my spróbujemy dalej na przykład dokonać operacji znowuż wyciągnięcia, czyli dla tego szkicu wyciągniemy może tą wewnętrzną część z funkcją na przykład znowuż nowej bryły z opcją pomiędzy ściankami, między tą ścianką a ścianką tą. Powstaje nowy element. Zatwierdzam. Już mamy kolejny element utworzony. Spróbujemy zdefiniować sobie jeszcze jedną płaszczyznę konstrukcyjną, czyli znowuż prawy klawisz myszy, znowuż pod ręką mamy narzędzia, które nas interesują. Spróbujemy sobie oddalić nasz element znowuż na grubość naszej płyty. No i dokonamy znowuż wyciągnięcia szkicu, czyli klikniemy na szkic, wyciągnięcie. Znowuż te same elementy. Spróbujemy tylko tu się odpowiednio odnaleźć. Jeszcze ta mała pierścień. Tworzymy ponownie nową bryłę pomiędzy dwiema ściankami, między tą płaszczyzną a tą płaszczyzną. No i kolejny element zostaje przez program jak gdyby wyświetlony. No i na sam koniec ostatnie już w tym momencie mam nadzieję wyciągnięcie, czyli spróbujmy na przykład tym razem wybrać sobie od razu wyciągnięcie z opcją nowej bryły pomiędzy ściankami. I element kolejny zostaje przez program utworzony. Chciałbym wyłączyć widoczność tych naszych płaszczyzn konstrukcyjnych. Prawy klawisz myszy. Mam tu pod ręką od razu też w menu kierunkowym odpowiednie menu, więc jeżeli tylko odpowiednio przeciągnę kursor na pamięć, automatycznie ta funkcja mi się wyłączy. Może powstać pytanie, czy jesteśmy w jakiś sposób w stanie sami sobie zagospodarować to menu użytkowe. Oczywiście tak. Pod prawym klawiszem myszy, gdy wejdziecie w kustomizację, czyli w ustawienia użytkownika polecenia, macie też na przykład możliwość definiowania własnych skrótów czy własnych poleceń, które będą się pojawiały pod prawym klawiszem myszy w zależności od tego, od kontekstu edycji waszego narzędzia. Idąc dalej, no oczywiście moglibyśmy otworzyć ten nasz element w nowym oknie. Jak widzimy, jest to korpus wielobryłowy. Nie bloki, tylko wielobryłowy. Te bloki moglibyśmy później na przykład wyeksportować od razu zrobić z nich komponenty dla całego zespołu, odpowiednio obudować ten nasz zespół. Docelowo moglibyśmy tak naprawdę uzyskać taki oto kształt naszego elementu. Ten sposób pracy już kiedyś Państwu pokazywałem, więc może teraz nie będę się na nim skupiał. Bardziej chciałem pokazać ten nowy interfejs użytkownika, który się przewija w nowym inwentorze. I jeszcze chciałem dzisiaj, mamy jeszcze chwilę czasu, powiedzieć Państwu o jeszcze jednej ciekawej rzeczy, czyli jeżeli mamy ten nasz fragment elementu, menu użytkowe mniej więcej już Państwo widzieliście jak działa, spróbujmy jeszcze zobaczyć na jedną ciekawą nowość, która mi dużo czasu nie zajmie, czyli wizualizację. Moduł wizualizacyjny doczekał się drobnego usprawnienia, ale dającego dość duże możliwości, jeśli chodzi o jakość wizualizacji. Zerknijmy sobie nasz model. Ja tylko ustawię sobie pewne parametry w moim modelu, a może na początek ustawię odpowiedni widok na
widok z góry. Następnie spróbujemy wejść w środowiska, w widoku, widok. Spróbujemy tu przypisać jakiś styl wyglądu naszego elementu. Spróbujmy może taki domyślny z dwoma światłami. Możemy włączyć funkcję wyświetlania cieni. Spróbujemy do tego jeszcze włączyć odbicia. Możemy włączyć sobie jeszcze tryb cieniowania. Może spróbujmy załadować inne jeszcze środowisko wizualizacyjne. I tak, niby to do tej pory, co pokazałem Państwu, do tej pory mieliśmy w inwentorze. Ale proszę zwrócić uwagę, nowością, którą tu możecie zobaczyć, to jest przede wszystkim, że w trybie realistic, czyli tym rzeczywistym, program uruchamia nam funkcjonalność ray tracingu. Co znaczy ray tracing? Ano ray tracing to nic innego jak śledzenie promieni i w taki sposób ustawiony nasz widok powoduje, że mamy dużo lepszej jakości wizualizację naszego modelu. Spróbuję może zmienić na troszeczkę inne środowisko, bardziej jasne, z lepszym oświetleniem, ale widzę, że ok. Załóżmy, że w takim środowisku będziemy próbowali oglądać, jak ten element nasz wygląda. Jak widzicie, ray tracing dosyć szybko działa. No to dlaczego? Ponieważ jest Ruby Interactive, więc jest to bardzo przybliżone opcje. Jeżeli macie szybsze procesory, możecie spróbować włączyć tryb śledzenia promieni już w trybie good, czyli takiej dobrej jakości, lub też jak macie naprawdę nieograniczoną moc w waszych komputerach, to możecie włączyć tryb generowania tego widoku już w trybie najwyższej jakości, ale on niestety będzie zajmował dużo czasu. Jak widzicie, w trybie tym jest to wszystko, zależy od cieniowania zrobione przez procesor i jest to robione metodą śledzenia promieni, więc dostajecie bardzo taki bardziej rzeczywisty wygląd waszego pocieniowanego modelu z wszystkimi miękkimi cieniami i twardymi, także możecie tak naprawdę w sposób bardzo plastyczny i wyrazisty zwizualizować wasz model. Jak widzicie, w tym przypadku już troszeczkę dłużej trwa cieniowanie, no ale czasami warto poczekać, żeby mieć wyższej jakości model dostępny, zwizualizowany w inwentorze. Efekt końcowy, jak widzicie, jest dużo lepszy niż od tego ten moment ten poprzedniej. I to wszystko, co chciałem dzisiaj Państwu pokazać w tych prezentacjach nowości Inventora. O kolejnych nowościach postaram się opowiedzieć w najbliższych podcastach, które mam nadzieję już wkrótce będę w stanie dla Was przygotować. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.